tak jak teraz. Super to wygląda. Oj, teraz przewaliłem, ale mimo wszystko lecimy dalej. Spojrzałem na chwilę, przez chwilę na telemetrię i od razu był crash. Żyje? Dobrze, wszystko gra. Dobrze, że on ma ten sygnał, wiesz? Można go szybko znaleźć. Zobacz, nie, nic się nie stało, to jest mięciutko. Jest git. Słuchajcie, mamy fantastyczny czas. Nagrywam dzisiaj nowym obiektywem. Dostałem od Janusza, on jeszcze o tym nie wie, ale Samyanga 12 mm. Wygląda to super, jeżeli chodzi o ten obiektyw. Jasny, z autofokusem. Poprzednia Sigma mi niestety spadła i zepsuła się. Co dzisiaj zrobimy? Zrobimy sobie lot w trybie manualnym, jeżeli chodzi o Neosia w goglach. To są gogle trójki, czyli DJI FPV V3 i mam też radio trzeciej generacji. Jest już wszystko zaktualizowane, odpalimy teraz Neosia. Ja już jeden lot zrobiłem, już nawet dwa crashe są, ma już tutaj takie delikatne ślady i powiem wam, podzielę się z wami takimi refleksjami, bo latałem dopiero raz, dwa, trzy razy, jeżeli chodzi o Neo w goglach, ze względu na to, że po prostu nie mam tych gogli trzeciej generacji. Mam dwójki i mam radio też drugiej generacji, więc korzystając z okazji, że jesteśmy na warsztatach plenerowych dzisiaj, właśnie nagrywam. Zaktualizowaliśmy cały sprzęt, jest ze sobą kompatybilny i można odpalić Neosia. Na bieżąco skomentuję wam ten lot, zobaczycie jak to wygląda. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Zapraszam was, za moment lecimy. Let's go! Teraz się troszkę podniosłem, jestem w trybie normalnym i przeniesiemy się w tryb manualny. Tu parę aspektów jest takich kluczowych, między innymi kąt gimbala, więc pierwszą rundkę zrobimy sobie dokładnie z takim gimbalem jak mamy. Polecimy kawałek, tam są ludzie, tam jest też budowa, ale tutaj mogę spokojnie polatać. I mogę powiedzieć tak, jakość tej kamery, dużo osób mówiło mi, że jakość tej kamery jest słaba. Poczekajcie, muszę koniecznie przestawić kąt gimbala. Na razie jest na 18 stopni, tak jak teraz. Spróbujmy. Dobrze. W każdym razie dużo osób mówiło, że jest słabo tutaj, jeżeli chodzi o kamerę. Ale doświadczenie w goglach jest rewelacyjne. Naprawdę super się leci i widać lepiej, ja bym powiedział, niż w Walksnailu czy w HD0. Wszystkie osoby, które oglądają na dużym ekranie ujęcia, nie będą super zadowolone, ale to jest dron tak naprawdę stworzony do doświadczania, a nie do sporządzania materiałów profesjonalnych. To jest dron, który pozwoli nam tanim kosztem nauczyć się na przykład w manualu latać, ogarnąć sobie FPV i wejść do tego świata zupełnie na innym poziomie. To jest mój pierwszy lot Neo taki z prawdziwego zdarzenia, bo wcześniej albo padało, albo wiało. I mogę powiedzieć, że naprawdę super jest. Pod kątem wizji ja tu jestem bardzo zadowolony. On jest leciutki też, wiatr widać, że go spycha mocno momentami, ale można dużo rzeczy tutaj zrobić. Teraz wiatr mu powiewa. W tej chwili leci z wiatrem. Polecimy sobie na drugą stronę jeszcze. Czas lotu jest ok, zasięg bardzo dobry. Nie ma powodów wcale do narzekań. Jedyne co nas ogranicza, to jest nasza kreatywność. A oczywiście czas i tego typu czynniki i zasoby nasze. Ale jeżeli chodzi o Neo, moim zdaniem, jeżeli latamy w osłoniętych miejscach, można spokojnie się nauczyć w trybie manualnym. On nie ma takiej siły ciągu dużej, więc wiatr nim leciutko poniewiera, ale i tak się najlepiej lata nim w trybie manualnym. Dużo lepiej niż z aparaturą zwykłą, bo wtedy co chwilę mamy sygnalizację o silnym wietrze. Spróbujemy polecieć jeszcze dalej. Zrobimy sobie taką rundkę dalszą. Tu są fajne rzeczy się odbywają. Spróbuję polecieć nad ten budynek. Wzniosłem się jak najbardziej. Teraz z wiatrem polecimy tu. Muszę troszkę przyciąć. Jest ok. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce się nauczyć latać, ja bym mu jeszcze może rate obniżył, bo on ma dość mocne. No i też wiatr. Jeżeli ktoś się chce nauczyć latać
właśnie w manualu, to jest jeden z niższych kosztów do tego, tak? Bo dron bez akumulatora i bez VAT-u kupiony na firmę to jest jakieś 130 euro. To jest fantastyczna wartość za to, co otrzymujemy. Doznania w goglach są ok. Normalnie nawet VTX kosztuje dużo więcej niż ten dron. Czyli nadajnik wideo kosztuje zwykle więcej. Więc tu mogę powiedzieć, że jest w porządku. Udało mi się przelecieć, aczkolwiek nie mam takiej precyzji. Spróbujemy jeszcze. To jest nie moja aparatura, troszkę dłuższe są drążki niż normalnie, trzeba się chwilę przyzwyczaić. Tak jak teraz niziutko przejdziemy. Jest gitara. Spróbuję drugi lot zrobić w trybie w takim bardziej akrobacyjnym, freestyle'owo, ale to trzeba mieć otwarte pole osłonięte przed wiatrem, bo tutaj jesteśmy trochę narażeni. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda zasięg. Mam w tej chwili 73% akumulatora. Lecimy już prawie 5 minut, więc widać, że akumulator też sobie radzi całkiem nieźle. Tu na otwartym polu wiatr ma bardzo duże znaczenie. I wylecimy sobie tutaj na budowę. Tutaj są budowane dwa hotele, więc polecimy troszkę przy granicy tej budowy. Dużo się dzieje, są dwa żurawie, są maszyny i sprzęty. Ludzie teraz są na budowie. Tu pracuje jakaś koparka. Tu są goście. Nie ma tutaj jakichś kabelków. Dobra, tutaj wrócimy sobie później, a ja tymczasem spróbuję się nawiązać do nas. Jesteśmy. I wróciłem na nasz tutaj placyk. Tak, tutaj widać po tej płachcie, jak wieje. Także ogólnie mogę powiedzieć, że ten dron sobie całkiem dobrze radzi, jeżeli chodzi o loty w trybie manualnym. Czas lotu jest też niczego sobie. No i wszelkie narzekania oczywiście, że są, no bo to nie jest Awata. To nie jest dron, który kosztuje ponad 2000 zł, tylko to jest dronik za kilkaset tysięcy, a mimo wszystko, jak widzicie, ten czynnik ryzyka ograniczamy, jeżeli chodzi o finansowy i też o potencjalne niebezpieczeństwo. Natomiast można czerpać pełną przyjemność i doznania są bezcenne. Czy tu jest jakieś przejście, prześwit? Jest. Mały, ale jest. Tak jak teraz. Super to wygląda. Oj, teraz przywaliłem, ale mimo wszystko lecimy dalej. Spojrzałem na chwilę, przez chwilę na telemetrię i od razu był crash. Ale widzę, że otrzepał się i leci dalej. Tak to wygląda. Przejdziemy na drugą stronę. Teraz postaram się polecieć troszkę szybciej. Zobaczmy, jak on sobie tu radzi z prędkością. Jest całkiem niezła. 36. Około 37 km na godzinę. I zobaczmy z wiatrem teraz. Ponad 40, 45 nawet widziałem przez chwilę. Trzeba go wypróbować jeszcze pod tym kątem w innej miejscówce. Ale tak czy inaczej, pierwsze wrażenia są naprawdę dobre, jeżeli chodzi o lot z manualu. W manualu oczywiście jest delikatnie słabe, te silniki są i wiatr nim trzepocze, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś chce się nauczyć i poćwiczy, to nawet w ogródku można sobie, czy przy domu, czy przy pracy, w przerwie poćwiczyć takie loty w trybie manualnym. Okrążymy sobie jeszcze tego kampera, bo jest bardzo fajny. Super to wygląda. I ludzie też nie czują się przytłoczeni obecnością tego dronisia. 50% akumulatora. Widzę, że... A lecimy 8 minut już prawie. Także widzę, że to wcale nie jest tak słabo. Tutaj odwiedzimy jeszcze tą miejscówkę zaprzyjaźnioną. I tutaj widzę, że zasięg pełen mam cały czas. Jest karabinek. Tylko uważać na przewody i na ludzi. Można jak najbardziej sobie robić takie wirtualne wycieczki, a nawet realne bardziej niż wirtualne.
Teraz byłem bliski zaparzenia o rynnę. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z zasięgiem. Jak widać, troszeczkę bitrate mi spadł do 21, ale spokojnie przeszedłem dookoła budynku. Już jestem po drugiej stronie. Wygląda to świetnie, naprawdę. Nie mam do niego filterków, więc ekspozycja jest automatyczna. Na razie shutter speed jest bardzo szybki. Migawka szybciutka, nie szkodzi. Spróbujemy sobie teraz polecieć troszkę odważniej. Zobaczymy, jak on sobie poradzi tam na końcu tego pola. Radzi sobie całkiem niczego sobie. Wracamy w takim razie. Okrążymy jeszcze kampera. Wygląda super to wszystko. Tutaj stanowiska łucznicze. Integracja tu się odbywa. Jest rewelacyjnie. Bardzo cieszy mnie ten droniś i doświadczenie. Na papierze on tak fajnie nie wygląda i w innych trybach tak fajnie nie wygląda, jak właśnie w trybie manualnym. Będę lądował. Mamy 10 minut i to jest wartość, która spokojnie wystarcza. Zobaczcie, co się dzieje, jeżeli chodzi o dłuższy lot. Musimy tylko uważać na przewody. Spróbujemy polecieć jeszcze nad hotel ten. I jak najbardziej można robić taką wirtualną wycieczkę. Ja tutaj mam jeszcze około 20 megabitów na sekundę, ale widać, że można śmiało polecieć troszkę dalej również. Byliśmy już na dwóch sąsiednich miejscówkach. Wracamy w miejsce naszych warsztatów plenerowych i tu idzie to naprawdę ekstra. Będziemy lądować. Chociaż jeszcze spróbujemy te 2 minuty polatać. Staram się polatać troszeczkę mocniej, zobaczymy, jak z manewrami. Bliżej drzew, na większym stopniu ryzyka. Już mnie bolą nogi od tego, że stoję w jednym miejscu 11 minut. Staram się odrobineczkę zwiększyć intensywność tych moich przelotów. On jest lekki, ma osłony. Można tutaj śmiało na większym ryzyku poszaleć. O, właśnie, i tak mniej więcej się kończą szaleństwa, ale poradził sobie i utrzymał to uderzenie. Tak. Spróbuję nim troszkę wystartować i wrócić do siebie w trybie normalnym. Dobra, poszło elegancko. Wróciłem nawet w trybie normalnym. Akumulator jest już słaby. Wygląda to super. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o nasz przelot. Ląduję. Słuchajcie, jest zaskakująco dobrze, jeżeli chodzi o przeloty w trybie manualnym na 8. Mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony przede wszystkim kamerą i tym, że on dość fajnie lata. Oczywiście nie jest mistrzem lotów w akro, ale mimo wszystko, jeżeli weźmiemy pod uwagę te czynniki takie jak cena, elementy ryzyka, niebezpieczeństwo, czy kwestie bezpieczeństwa dla innych użytkowników, to może się okazać, że te pierwsze kroki faktycznie warto wykonać w FPV, w manualu, tym dronem, zanim przesiądziemy się na coś, co jest droższe, bardziej dynamiczne, czy bardziej niebezpieczne dla otoczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przygotowuję aktualnie też warsztat online dotyczący użytkowania tego Neosia, także można będzie powoli się już zapisywać na przedpremierową fazę. Link znajdziecie tutaj na dole w opisie i w komentarzu przypiętym. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Niedługo zrobimy kolejne filmy na temat Neosia. Pa! No i jak? Dobrze idzie. Jest zrywny. No, spróbuj go troszeczkę freestyle'owo podpiłować. Dajmy. Stój teraz tutaj jakąś. Chodź. O, pięknie, flip był. No i co, radzi sobie? Tata?
Prawda? Aha. A jakość wizji? Też petarda. Wcale nie jest zła, nie? Tak, jedynie ma problem przy dive'ach. Tak. Bardzo go znosi. No bo on jest leciutki. No w sumie nie ma co się dziwić. To bardzo są aplikacje, tą? Do szukania tego druma? Ale jest okej, okay, nie? Jest okej, okay. Bardzo fajnie. Tak. No. No i jak ten Neoś? Bardzo fajnie, nie jest źle, spodziewałem się gorszej jakości. No powiedzmy ma jedynie problem z propłoszem, no ale to waga robi swoje, więc nie ma co się dziwić. Ale uwijał ci jak się. Na, jak na początek, no to na takiego łupa bardzo fajne. No jest troszeczkę lekki. I silniki mogłyby mieć mocniejsze, ale ogólnie jakość kamery, powiem ci, że w goglach w ogóle nie przeszkadza. Ja jakość kamery bez dwóch zdań, stopo. No i zasięg jest też, wiesz, petarda.